dnia 8 stycznia 2013 roku na stronie Urzędu Miasta Otwocka pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia w mieście Otwocku. Przede wszystkim musimy przyjrzeć się warunkom przetargu. Od firm nie wymagano gwarancji, wpłacenia wadium, zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach w ZUS, zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym, co przecież powinno być oczywistym wymogiem przy każdym przetargu. Co jeszcze jest zastanawiające w tej sprawie i dlaczego jest ona tak kontrowersyjna? Widnieje na niej jedna jedyna firma z Otwocka, która po raz kolejny wygrała przetarg na tą usługę. Do przetargu nieograniczonego przystąpiły dwie firmy. W tej chwili przepisy prawa zamówień publicznych obligują samorządy, obligują władze do tego, aby podawały dane tylko tej firmy, która przetarg wygrała, czyli najkorzystniejszej oferty. Jak się okazało, nie była to jedyna firma startująca do przetargu. Druga firma oferująca cenę niższą o 80 tysięcy złotych została z niego wykluczona. Podajemy dane tylko firmy, która wygrała. Dzieje się tak dlatego, aby marka i dobre imię pozostałych firm, aby nie utraciły autorytetu. Dlaczego konkurencja nie została ujęta w informacji? Firma przegrała przetarg z przyczyn formalnych. Nie odwołała się od decyzji władz miasta, komisji. W związku z tym należałoby szukać odpowiedzi na to pytanie u firmy. Czy dostał Pan informację na temat, dlaczego Pan został wykluczony z przetargów? Nie, ja jeszcze nie mam w ogóle informacji na temat wyboru oferty. Żadne informacje? Ani na maila, ani na faksa. Ja do tej pory nie mam informacji na temat wyboru oferty. Ja naprawdę jestem zaskoczony Pana informacją. Oni nie mogą podpisać umowy, ja muszę mieć co najmniej 5 dni na odwołanie. A jak oni wybierają ofertę, to oni powinni powiadomić natychmiastowo praktycznie. Pan został w tym momencie oszukany. Dokładnie tak to wygląda. Do konkurencyjnej firmy nie dotarła informacja o wykluczeniu z przetargu. Z tego tytułu nie miała ona możliwości złożenia odwołania, a umowa z konkurencyjną marką została już sporządzona. Druga firma, która zgłaszała się do przetargu, dała dużo niższą cenę, nawet nie otrzymała odpowiedzi od Urzędu Miasta Otwocka, a została w tym czasie podpisana umowa z firmą, więc nawet nie mogli złożyć odwołania. No to tak jak już Panu powiedziałem, jeśli ma Pan pytania, proszę je skierować do nas, a my po prostu odpowiemy, bo tak będzie najwygodniej i najbardziej rzetelnie. W jaki sposób korzystne dla Urzędu Miasta Otwocka jest podpisywanie umowy na kwotę o 1/3 wartości wyższą? Tajemnicą Poliszynela jest to, że firma, która wygrała przetarg, ma spore problemy finansowe. Każdemu by zależało, żeby nie pojawiały się jakieś takie kardynalne wątpliwości w sprawie przetargu. Jeżeli jedna oferta cenowa opiewała na kwotę 180 tysięcy, a druga 260 tysięcy, i ta pierwsza oferta jest odrzucana, jeśli tak rzeczywiście było, no to rzeczywiście powody takiego odrzucenia muszą być bardzo poważne. Czy nie budzi zastrzeżeń to, że od firm nie wymagano gwarancji płacenia wadium, zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach w ZUS-ie oraz Urzędzie Skarbowym? To jest bardzo ciekawa informacja i bardzo ciekawe pytanie. Powiem szczerze, nie wyobrażam sobie przetargu, gdzie nie wymaga się podstawowych dokumentów, czyli chociażby takich, jakie są wymagane przy zakupie zwykłego telefonu komórkowego na abonament dla firmy jednoosobowej, czyli NIPREGON i przy kontraktach jakichś poważniejszych, czyli zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u, niezaleganiu z płatnościami publiczno-prawnymi. To jest podstawa, bo jeżeli tego się nie wymaga, tak naprawdę nie wymaga się zbadania aktualnej wiarygodności oferentów. Czy jest to możliwe, aby przetarg był sporządzony pod konkretną firmę? Sprawą interesuje się Urząd Zamówień Publicznych. Prawdopodobnie możemy być świadkami kolejnego dowodu na niegospodarność naszych urzędników. Odpowiedź na te pytania pozostawiamy Państwu.